W opactwie park kosztowny założył. Pałac wspaniały wystawił nie dla siebie, lecz dla godnych i licznych gości. Budował słynne organy. Usiłował podnieść nauki w zakonie. Powiększył bibliotekę i zostawił zapis dla klasztoru. Z tego bardzo krótkiego cytatu właściwie jest to kwintesencja fascynującej postaci opata rybińskiego. Cystersi zawsze zakładali swoje klasztory w dolinach, w cienistych dolinach, ponieważ dla nich istotną sprawą, sprawą jednocześnie podstawy bytu klasztoru, sprawą ważną dla kontaktów ze społecznością danego miejsca i uczeniem jej kultywowania roślin, uprawy roślin, było właśnie posadzenie klasztoru w takiej dolinie. I w tym miejscu w sposób piękny usadowiona jest cała oliwa, klasztor cysterski. Cały park powstał jak gdyby z tego pierwotnego ogrodu klasztornego, z tego ogromnego pietyzmu w kultywowaniu roślinności. Park opacki, który powstał w XVIII wieku, zachował się do dzisiaj i widać w sposób wyraźny podział na dwie fazy stylistyczne, które zawdzięczamy dwóm opatom. Fazę barokowego ogrodu geometrycznego z pewnymi elementami rokoka, którą zawdzięczamy Jackowi Rybińskiemu, i fazę krajobrazową, nieregularną fazę ogrodu, która do dziś jest nazywana angielsko-chińską i jako taka powstała, podczas kiedy dzisiaj właściwie jest to już część bardzo przekształcona. I możemy mówić tutaj właściwie o wielkim szczęściu opata oliwskiego Jacka Rybińskiego. Ta jego faza właściwie nie została zmieniona do dzisiaj. XVIII-wieczne ogrody, ogrody angielskie, a potem i niemieckie, francuskie, również ogrody w Polsce, miały bardzo wyraźne programy filozoficzne i literackie. Ale tutaj pamiętajmy, że nad tym programem powiewa duch cystersów.
jest bardzo ciekawy wątek przyjaźni między starym już opatem Rybińskim, a młodym, wtedy jeszcze bodajże 20-letnim Józefem Wybickim, który został oddelegowany na Pomorze z Warszawy w poszukiwaniu sojuszników. Miał tutaj udawać, że pojechał do matki, do dworku Wybickich, a tak naprawdę miał kaptować do Konfederacji Barskiej. Szukał odpowiedniego miejsca, gdzie mógłby taką akcję przeprowadzić, gdzie mógłby rozmawiać spokojnie. Takie miejsce polecił mu hrabia Leduchowski, właśnie w Oliwie, właśnie u opata Rybińskiego. I od tego czasu zaczęła się fantastyczna znajomość. Józef Wybicki wystawił mu dosyć ciekawą opinię, bo jego zdanie na temat Rybińskiego jest dokładnie udokumentowane w pamiętnikach Wybickiego. On pisze tam o swojej przyjaźni ze starym już opatem, który mu szalenie imponował swoją ogromną wiedzą i wymieniał jeszcze długo po wyjeździe za granicę Polski, po ucieczce, listy z opatem Rybińskim, który mu polecił m.in. Uniwersytet w Lejdzie i kilka jeszcze innych miejsc, gdzie mógłby po prostu studiować. Wydaje się być człowiekiem skromnym, który był bardzo zadowolony z bycia opatem oliwskim, dlatego że kilkakrotnie, bodajże nawet trzykrotnie, August III proponował mu objęcie biskupstwa i on za każdym razem odmawiał. Wolał być zdecydowanie opatem w Oliwie i zajmować się zresztą doskonale. Za jego rządów był ewidentny rozkwit opactwa tutaj, całości również gospodarczy. W czasie jego rządów między 1740 a 1780 rokiem jego śmierci został stworzony właśnie park i pałac. Zresztą Jacek Rybiński zajmował się również i stworzeniem organów oliwskich, a także wieloma innymi pracami. Architekta i planistę ogrodu, którego sprowadził do tworzenia Parku Oliwskiego, ściągnął z centralnej Polski. Park Opacki jest dosyć interesujący, bo wszyscy go znają, ale właściwie jest przestrzenią traktowaną wyłącznie jako przestrzeń dzisiaj, w wieku XX, XXI, jako przestrzeń wyłącznie rekreacyjna. Zapominamy, że takie założenie było w XVIII wieku i później również traktowane jako świadome dzieło sztuki. To tworzyli ludzie, bardzo często nie sami planiści, niekoniecznie tylko i wyłącznie artyści, którzy to realizowali, ale również ci, którzy takie dzieło sztuki zamawiali. Mamy tam przepiękne dwa wnętrza ogrodowe, które być może również są autorstwa Jacka Rybińskiego i jego planisty Kazimierza Dębińskiego z Kocka. Mianowicie w tym wgłębniku, w którym dzisiaj mamy popiersie Mickiewicza, jest to po prostu zwyczajny parter kwietny, w tym wgłębniku kiedyś istniało wnętrze ogrodowe z tarasami, z alejkami tarasowymi obsadzonymi drzewami, być może były to drzewa owocowe i nazwa tego wnętrza
brzmiała Paradis. Drugim wnętrzem, które tam się znajdowało po drodze, również był właśnie labirynt z drzewem życia pośrodku. A więc mamy jakby wyrzucenie z raju, błądzenie człowieka w poszukiwaniu właściwej drogi i przejście do życia wiecznego. Pięknie o tym pisze Joanna Schopenhauer, o alei żywopłotowej, o zawrotnej wysokości, która wychodziła i było widać morze, było widać poruszające się, pływające statki, a przede wszystkim było widać słońce wschodzące w szpalerach. To jest dosyć interesujące, bo morze w Gdańsku jest na wschodzie, nie na północy. I to jest dość ważne z pewnego bardzo konkretnego powodu, ponieważ wschód jest symboliczną stroną świata, na którą są orientowane wszystkie kościoły ze względu na symbol słońca. Jest to symbol Chrystusa, czyli Chrystusa, który się rodzi i ofiarowuje nam życie wieczne. A aleje w Parku Oliwskim, gdzie widać było morze, nazywano drogą do wieczności. Kiedy się wchodzi do parku, ogarnia nas, no przynajmniej w troszkę dalszej części, cisza, spokój, śpiew ptaków. Dużo cienia, którego brakowało chociażby w oficjalno-dworskich ogrodach barokowych, francuskich. Ta cała sfera duchowości, ona nam ucieka, ona nam w wieku XX zupełnie nie przystaje do naszej rzeczywistości, a szkoda. Należałoby właśnie zawsze o tym pamiętać i to wspominać. W momencie, kiedy wchodzimy do parku, znajdujemy się, możemy się znaleźć w wymiarze zupełnie innej rzeczywistości również. Dziś jeszcze możemy poszukiwać, ale to wszystko jest zależne od nas samych, tego mistycyzmu tego miejsca, pewnego, można powiedzieć, genius loci cystersów, które jeżeli odpowiednio poszukamy, możemy w tym miejscu znaleźć. Mamy do tej pory na osi głównej nie tylko dziedziniec, kiedyś były tu dwa dziedzińce, dziedziniec dojazdowy i dziedziniec tak zwany courdonnier, czyli dziedziniec honorowy, który mamy do tej pory, a za pałacem mamy przepiękny salon ogrodowy, a więc oficjalną część ogrodu. Też niewiele osób wie, że kiedyś park był prawdopodobnie w sposób ciekawy połączony z pałacem, poprzez to, że była tutaj oranżeria i część arkad było otwarta do ogrodu. Przez całe lata opaci cysterscy w Oliwie korzystali z zamku książąt pomorskich, który istniał w dzisiejszej gotyckiej części pałacu. Dopiero później została wybudowana druga część, drugi pałac, już jako rzeczywiście pałac opacki. Dopiero potem zostały one połączone, ale była to cały czas budowla jednokondygnacyjna. Dopiero właściwie Jacek Rybiński stworzył tutaj całość rezydencjonalną, nie tylko z parkiem, ale również pałac.
ponad 100 lat w Oliwie właściwie panowali opaci polscy. Wcześniej byli to wszystko opaci narodowości niemieckiej. Jacek Rybiński odchodził jako ostatni opat polski, przyjaźnił się również z Niemcami. Na jego pogrzeb zjawił się cały Gdańsk i zarówno Niemcy, jak i Polacy, ponieważ cieszył się ogromnym szacunkiem mieszczan gdańskich. Więc wydaje mi się, że po prostu był to człowiek, który potrafił dogadać się ze wszystkimi, tym bardziej, że przecież przez lata konwent cysterski był zawsze polsko-niemiecki, więc tutaj opaci musieli się kierować przede wszystkim interesem konwentu, interesem zakonu. Nie mamy jak do tej pory, oprócz opinii też właśnie takich ludzi jak Ignacy Krasicki czy Józef Wybicki, nie mamy właściwie żadnych innych przekazów oprócz tego, co pozostawił po sobie. I nie mamy przede wszystkim jego portretu. To jest bardzo ciekawe i właściwie szkoda, że nie ma czegoś takiego, co mogłoby nam przybliżyć bardziej postać, która dla Gdańska jest ważna, która dla Gdańska jest bardzo interesująca, a o której wiemy tak niewiele. I właściwie to, co wiemy, budujemy na podstawie takich drobnych bardzo informacji. Kościół gdański świętuje w obecnym roku jubileusz 50-lecia istnienia Gdańskiego Seminarium Duchownego. Dziękujemy Bogu za dar dotychczasowych powołań oraz prosimy głęboko w sercu wciąż aktualną prośbę i zachętę samego Jezusa. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Żyjemy i pracujemy w murach starych, cysterskich, tych gospodarzy Oliwy, którzy przybyli tutaj przed wielu laty, bo przecież byli tu obecni już w roku 1186. Dzisiaj rok 2007. Wspominamy rok 1957. Niech więc te mury, które nasiągnięte są pracą i modlitwą, dalej wpływają na postawę tych, którzy dzisiaj tu się kształcą, by na miarę potrzeb XXI wieku móc głosić Ewangelię ludziom otwartym na prawdę i miłość.